okolice rzeki i duże ujęcia wody były najlepszymi miejscami na założenie osady. Do dzisiejszego dnia w ich pobliżu znajduje się jedne z najstarszych śladów osadnictwa. Nie inaczej było w przypadku rzeki Iny, dawniej dużo bardziej rozgałęzionej, o większej ilości zasypanych już dzisiaj odnóg, ale i szerszej i bardziej niebezpiecznej. W samym Stargardzie i w okolicznych miejscowościach przez długie lata powtarzano, że w dniu świętego Jana, kiedy odbywał się w mieście jarmark, zawsze ktoś tonął w rzece. Na wszelki więc wypadek najbezpieczniej było się od niej trzymać z dala. Dlaczego tak się działo? Legenda mówi, że w dawnych czasach mieszkał pod Stargardem rycerz Johann Hess, znany uwodziciel i łamacz damskich serc. Niejedna młoda panna oddała mu swoje serce i cierpiała porzucona przez niego. Podobno Johanowi udało się także uwieść rusałkę, która mieszkała w rzece. Porzucona i zhańbiona przekleła jego i jego duszę. Po wielu latach rycerz postanowił się ustatkować. Poślubił bogatą pannę, spłodził wiele dzieci. W dniu świętego Jana najstarszy z synów Hessa, wchodzący właśnie w wiek młodzieńczy, utopił się w Inie. Następnego roku to samo stało się z kolejnym i tak rok w rok ginęły po kolei wszystkie jego dzieci. Kiedy został całkiem sam, oszalały z bólu rzucił się w nurt rzeki. Nawet ta ofiara była jednak dla rusałki niewystarczająca. Dlatego też rok do roku nadal zabierała ze sobą ciała i dusze będące właśnie w kwiecie wieku.